Hejo, hejo, ja właśnie lecę do pracy. Zaczynamy tego vloga. Mamy dzisiaj 1 luty, więc lecimy od razu z vlogiem, który wrzucę Wam pewnie gdzieś w połowie lutego. Ubrałam sobie dzisiaj takie krzyżyki z cyrkoniami, one są z Werony i ubrałam pierścionek, który dostałam od mojej teściowej. Nawet mi dzisiaj wyszły brwi, takie bardziej krzeczaste. Także jestem zadowolona z dzisiejszego makijażu i mam ochotę pomalować usta, ale nie wiem, czy jest sens na 8 godzin do pracy, bo też potem trzeba by je było gdzieś poprawić. Także życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że Wam szybko zleci, jeśli idziecie do pracy. To jest mój 11 dzień w pracy bez dnia wolnego. Jutro jest 12 i potem mam 3 dni wolnego. 7:30 rano, lecimy na lumpa. Wrócone z lumpa, 2 siaty ciuchów, równe 48 zł wydane, ale haul lumpeksowy będzie w osobnym filmiku, bo tych rzeczy jest tyle, że zajmie praktycznie cały vlog, więc myślę, że zrobię to w osobnym filmiku, bo w tym vlogu jeszcze mam Wam trochę do opowiadania. Przychodzę do Was z kaweczką i chciałam Wam podsumować styczeń w kilku dziedzinach mojego życia. Jestem jeszcze bez makijażu, zaraz idę się malować, bo będę Wam nagrywać haul lumpeksowy. Około 13 powinna mi przyjść paczka z H&M-u, więc mam nadzieję, że będzie... Mam nadzieję, że około 13. Zazwyczaj to tak jest, chociaż zdarza się też później. Więc mam nadzieję, że jeszcze będę miała na tyle światła, żeby Wam pokazać, co tam jest ciekawego. Mówiąc, mój wyzwanie czyszczenia lodówki i zamrażarki w styczniu, to idzie to bardzo dobrze, natomiast jakoś nam się ten budżet w styczniu rozpłynął, nie wiem na co, bo nie jechaliśmy na takie duże zakupy, ale jak coś trzeba było dokupić, jakąś śmietanę, coś świeżego, warzywa, no to ja szłam akurat do sklepu, w którym mam najbliżej i w takich sklepach mi najbardziej kasa ucieka, bo tu 50, tu 30, tu 50 i tak cały czas coś, także kasa nam się rozeszła, natomiast w zamrażarce jeszcze mamy sporo rzeczy, więc myślę, że tutaj jeszcze spokojnie coś pogotujemy. Lodówkę mamy praktycznie pustą, nie ma tam nic, ale właśnie chcę powoli wyjadać to z zamrażarki i na duże zakupy jedziemy 10 lutego w sobotę, bo ja mam potem bardzo ciężki tydzień, mam 5 dwunastek pod rząd w pracy, natomiast prawdopodobnie zdecyduję się na catering, ze względu na to, że u nas zaczęli dowozić z kuchni Wikinga i do końca lutego jest kod na catering i w sumie za... Ja myślę, że tak, na poniedziałek sobie gotuję, ale od wtorku do piątku wziąłabym sobie właśnie ten catering. No to tam mnie wyjdzie 220 zł, coś takiego. To wychodzi koło 53 zł na dzień, więc myślę, że to nie jest jeszcze tak źle, a te posiłki będę miała fajnie skomponowane. Nie będzie mnie kusić, żeby iść na jakieś fast foody, czy zamówić sobie coś z pyszne.pl, a rzeczywiście ciężko mi będzie gotować wracając o 21. Jeśli chodzi o odchudzanie, to jestem nadal na dobrej drodze i właśnie, bo ja Wam czasem we vlogach pokazuję takie dość niezdrowe produkty, bo zawsze mi się wydaje, że ta dieta jest taka trochę nudna i w sumie nic ciekawego do pokazywania, a takie wypady do restauracji, jak czasem chodzimy na randki czy coś, to ja sobie to nagrywam tak bardziej też na pamiątkę, że właśnie przemycam to we vlogach. No i właśnie podejrzewam, że kilka z Was pomyślało o tym. Jeden komentarz dostałam, natomiast pewnie kilka osób też o tym pomyślało, może nie chciało komentować, że rzeczywiście jak to jest, że jesz... Przepraszam, bo coś mi wpadło do oka, że rzeczywiście jak to jest, że jesz te właśnie burgery, makarony cały czas, a chudnie. Wam powiem tak, że ja w sumie nie jestem na diecie takiej stricte, że liczę kalorie, wbijam do fitatu, chociaż kiedyś byłam i w ogóle mi się to nie sprawdzało, tylko ja zmieniłam swoje jakby nawyki żywieniowe, czyli wzięłam tak po prostu... przeanalizowałam wszystko, co ja robię w ciągu dnia związane właśnie z jedzeniem, z piciem, z
kiedy, gdzie, dlaczego, kiedy jem fast foody, kiedy jem coś, czy to jest dla mnie dobre. Przeanalizowałam to sobie i wykluczyłam rzeczy, które wydawały mi się, że mogą wpływać na to, że tyję po prostu. I powoli, krok po kroku wprowadzałam sobie jakieś takie ulepszenia. No i w tym momencie jakby tak już sobie wypracowałam ten system, że ta waga cały czas leci. I podsumowując styczeń, no to końcem stycznia już na minusie było 23 kg. Jak pamiętacie w podsumowaniu roku, no to mówiłam, że zrzuciłam 18 kg, więc w styczniu w sumie zrzuciłam około 5 kg. No i lecimy dalej. Tak jak mówiłam, przede mną jeszcze jest 22 kg, więc można powiedzieć, że większa połowa jest już za mną, natomiast jeszcze troszkę jest przede mną. Nie, o tym filmik. Tak jak koleżanka koleżance mówi, co robi, żeby zrzucić, no bo że ja miałam podstawy dietetyki na studiach, no to ja nie mam stricte wykształcenia pod dietetykę, więc też nie chciałabym Wam tu właśnie dawać takich rad. Nie bym Wam nagrała taki filmik, ale uważam, że właśnie żywienie to jest bardzo indywidualna sprawa i to trzeba dostosować do siebie, bo to, że coś działa na kogoś, to nie znaczy, że na drugą osobę to zadziała. Właśnie filmiki o odżywianiu są takie bardzo często kontrowersyjne. Widać to po komentarzach, że pomimo, że ktoś mówi z sensem i właśnie na przykład ja bardzo lubię oglądać Paulinę, taką dziewczynę, co zrzuciła chyba 50 kg. Ona się nazywa Paulina. Nie chcę przekręcić nazwiska. Nazwisko ma na G, tylko nie pamiętam dokładnie, czy Głodysz, czy Gładysz, więc tutaj nie chcę Wam przekręcać, ale może podlinkuję Wam po prostu jej kanał na dole i ona bardzo mówi z sensem właśnie o odchudzaniu. Natomiast rzeczywiście też widziałam po komentarzach, że dużo osób się z nią nie zgadza, a mi na przykład wydaje się, że naprawdę to, co mówi, mówi z sensem. No niestety, to żywienie u każdego wygląda inaczej, w każdym domu się je inaczej i tutaj to jest bardzo taka, nie dość, że to jest bardzo rozbudowane, to jeszcze, no to jeszcze każdy ma po prostu swoje sposoby, swoje nawyki, swoje ruty. Także myślę, że w filmiku o tym nie będzie, natomiast daję Wam znać, że u mnie jest nadal ok i cały czas ta waga leci w dół. I w czerwcu mamy wykupione wakacje i mam nadzieję, że do czerwca to już będzie super. Długo nie musiałam czekać. Paka już jest u mnie ze współpracą. Także ja się idę malować, nagrywam haul lumpeksowy. Potem biorę się za filmik ze współpracą. Otworzę paczuszkę, zobaczymy, co tam jest w środku. Jestem mega, mega podekscytowana o tym w osobnym filmiku. Dziewczyny, i dzisiaj będę próbować czegoś nowego. Nigdy nie jadłam tofu i nigdy go nie robiłam. Kupiłam takie tofu w Lidlu, to jest już przyprawie garam masala. Nie mam pojęcia, jak to się robi, natomiast pooglądałam kilka TikToków odnośnie właśnie takich chińskich makaronów. Mam taki makaron, on nie jest zbyt zdrowy. Tu jest 300 gram, ja sobie użyję jednej paczuszki 150 gram, więc będzie na 3 porcje. Mam marchewkę, mam cebulę, czosnek, paprykę, pora, sos sojowy, jakiś sos ostry. Mam nadzieję, że coś mi tutaj wyjdzie. Zobaczymy, jakie to jest w ogóle w smaku. Dobra, i tak się prezentuje makaron z tofu, także przechodzimy do testu. Testujemy to tofu w ogóle w smaku. Można powiedzieć, że smakuje to w ogóle jakoś podobnie do kurczaka. Natomiast w smaku jest spoko, takie przyprawione, miękkie coś. Natomiast bardziej mi to przypomina jakąś taką mozzarellę. Testuję z makaronem. Wiecie co, smaku to jest git i naprawdę myślę, że jak najbardziej będę korzystać z tofu. Jeśli macie jakieś swoje polecajki, do czego używacie tofu albo jak go przygotowujecie, to chętnie się od Was dowiem, bo myślę, że będzie częstym gościem u mnie w kuchni. Dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam najłatwiejszy sposób na diecie, przynajmniej u mnie, na kurczaka, którego ja później używam na przykład do sałatek, do wrapów, do makaronów, na kanapki się zdarzy i do różnych, różnych rzeczy. Więc ja tutaj mam akurat podwójną pierś z kurczaka, jedną mniejszą, drugą większą, odrobinę. I ja to sobie nacinam zawsze w kosteczkę tak delikatnie. Będę piec w piekarniku. Ja piekę w 180 stopniach
O, coś w tym stylu. I teraz obtaczam wszystko w przyprawach. Przyprawy, więc ja przypraw nie żałuję. Tutaj możecie dać swoje ulubione. Staram się natrzeć tą pierś z każdej strony. Teraz przekładam sobie piersi do naczynia żaroodpornego. Do środka wciskam świeży czosnek, ale tylko dlatego, że my go uwielbiamy. On naprawdę wtedy jest bardzo wyczuwalny, także do obu dajemy czosnek. Ja go staram się wciskać właśnie pomiędzy tą kosteczkę. To jest opcjonalne. Jeśli nie lubicie czosnku, no to nie polecam go dodawać. Czosnek piersi poleję olejem, a drugą nie. Powiem Wam szczerze, że w sumie różnie to u mnie bywa. Raz polewam, raz nie polewam, a oba warianty wychodzą dobrze. Ja olej zawsze odmierzam, nigdy nie leję na oko, bo tutaj delikatna różnica. O, mamy dokładnie łyżeczkę i jedną pierś poleję tak z góry, można ją też natrzeć i zobaczycie same, jak one się upieką. Mi smakuje i taka, i taka. I tak się prezentują, już upieczone, wyjęte z piekarnika. Ja piekłam dokładnie 30 minut. Tu jest ten, do którego dolewałam olej, więc on rzeczywiście, popatrzcie, ile tego oleju tam jest. Natomiast wizualnie wygląda odrobinkę lepiej, bo wygląda on taki bardziej soczysty. Tutaj odrobinę oleju i wody trochę ta pierś puściła. Wizualnie wygląda odrobinkę gorzej, natomiast smaku tak naprawdę różnicy nie ma. Więc tutaj albo możecie dolać tego oleju, albo nie, to już zależy od Was. Ja tak jak mówię, raz dolewam, raz nie dolewam i później właśnie te piersi sobie zużywam do wszystkiego, co mogę tak naprawdę. I tą pierś akurat będę zużywać teraz jedną do warzyw na patelnię i po prostu takie sobie danie weźmiemy do pracy. Hej, hej! Wróciłam właśnie z pracy. Już jest ciemno, więc dzisiaj wspomagamy się sztucznym światłem. Pokażę Wam paczuchę, którą sobie zamówiłam z Allegro. Paczkę kupowałam na Allegro, ale przez sklep Minty dostałam krówkę w gratisie. I tak, standardowo Clarissa Blur na zapas. To jest mój ulubiony puder do twarzy. Używam już chyba czwarte opakowanie. Póki co mi się świetnie sprawdza, więc nie zamieniam. Zazwyczaj jak mi się sprawdza kosmetyk, to ja się w zamian nie bawię, nie szukam niczego nowego, po prostu używam, aż w końcu przestaje mi się sprawdzać, no to wtedy szukam czegoś nowego. Korektor Catrice Liquid Camouflage, ja mam w kolorze 005. Wzięłam sobie jeszcze mydełko z Claressy, tylko wzięłam w kolorze Black. Podobno te właśnie czarne fajnie się sprawdzają, bo nie zostawiają takiego białego nalotu. Ja wcześniej miałam to przeźroczyste z Claressy. I tak powiem Wam szczerze, że nie za bardzo się polubiliśmy, ale działa. Ale wydaje mi się, że nie utrzymuje aż tak długo włosków jak na przykład mydełko z Inglota, które Wam bardzo polecam. Nie dość, że w korzystnej cenie to jeszcze właśnie fajnie się sprawdza. I też wyszło w wersji brązowej, tylko nie mam po drodze do Inglota niestety, więc wrzuciłam sobie to i zobaczymy, jak się sprawdzi. I następna rzecz to kupiłam sobie kolczyki w Weronie. To można powiedzieć, że to jest taki mój prezent imieninowy, bo zebrałam troszkę gotówki w kopertach i stwierdziłam, że w sumie zainwestuję w przyjemność dla siebie, a dawno nic akurat z biżuterii nie kupowałam. W sumie w ogóle ostatnio mało co kupuję. Mam właśnie jakąś taką blokadę przed wydawaniem pieniędzy, ale stwierdziłam, że w sumie kupię sobie kolczyki i ja zdecydowałam się na kolczyki złote, tylko tej niższej próby. Są takie nacinane kółeczka, coś takiego. One są bardziej w stylu owalnym. Już Wam je pokażę w ogóle, zademonstruję je na sobie. Akurat zdjęłam kolczyki. Piękne są. I właśnie są bardzo takie standardowe, myślę, że fajnie wyglądają i nie wyjdą z mody. Pasują mi właśnie do tego łańcuszka, więc myślę, że jak najbardziej. Teraz mamy ciemno, więc tego nie będzie widać za bardzo, ale podejrzewam, że zobaczycie w stylizacjach, będą zwracać uwagę, także fajny zamiennik. Te niestety ostatnie złote rozwaliłam i jednak mi brakuje tych kolczyków, także taki piękny zamiennik sobie
kupiłam. Wieczory są teraz dość długie, to stwierdziłam, że dzisiaj zajmę się organizacją zamrażarki. Myślę, że nie będę Wam tego pokazywać, bo to raczej nic ciekawego. Także ja się biorę za przeorganizowanie z zamrażarki, zobaczę, co tam jest ciekawego, co jeszcze można ewentualnie z tego pokombinować. Myślę, że to tyle w tym vlogu, i tak chyba będzie dość długo trwał. Dajcie znać, kto został ze mną do końca, kto mnie obejrzał do końca. I bardzo mi było miło z Wami tutaj spędzić czas i do zobaczenia w następnych odcinkach.